Siema Nemaneczko, z tej strony Manoje. I dzisiaj mam dla was grę. Kolejną nową grę na moim kanale, czyli Ben and Ed, czyli Ben i Ed, czyli Ed i Ben. Kolejna gra zręcznościowa, która wymaga dużo myślenia, szybkich reakcji, uciekania, wszystkiego naraz. Wsysło nas coś. Ben i Ed. To jest właśnie Ben i on żyje w okropnym świecie. Pewnego razu Ben znalazł pierwszego zombiaka Eda i zostali przyjaciółmi. Jak widać, bawią się bardzo, bardzo miło. Jakiś Hans usłyszał o tym i rozdzielił ich, aby ich wykorzystać w najlepszej grze Hansa. I właśnie do tej gry wchodzimy, jesteśmy na backstage'u. My jesteśmy tym undeadem chyba, jesteśmy Edem i musimy pewnie znaleźć Bena, tak? Tak, jesteśmy Edem, jesteśmy undeadem. No i jak zawsze poruszamy się myszką, znaczy klawiaturą, albo padem. Nie wiem do końca, czym by było lepiej. Shiftem się zwalnia, no spacją się skacze, wiadomo. Tu są otwarte drzwi, więc pójdziemy tutaj. Aha, i zbiera się jakieś puszki. Ci puszki. Puszki czegoś tam. Nie wiem czego dokładnie. Ale się zbiera i nie wiem co to daje dokładnie. Okej. CTRL-em się jak zawsze się skrada się, wiecie. Się tak zniża. E się odradza. Myszką. Aha, tym się tak wiecie. What the fuck? Mogę rzucać swoją głową, ale co mi to daje? Mogę wracać do swojego ciała. A to o to chodzi, że mogę sobie wyrwać głowę, rzucić nią, potem turlać się za pomocą i wrócić do swojego ciała. No superaśny pomysł. A jak tutaj mam skoczyć? Aha, kminie, czyli teraz muszę rzucić tam, tak, swoją głowę. Nacisnąć tu, to się otworzy i teraz wrócić do swojego ciała. Super, to jest naprawdę fajny pomysł. No to już chyba wiemy. Checkpoint! Biegnijmy do checkpointu, mamy checkpoint. Czyli to, co w takich grach jest najlepsze, czyli po prostu checkpoint. Co się robi? Enter. Aha, enterem się respawnujesz, jak coś ci się stanie, jak ci na przykład urwie nogę. To co? Zaczynamy chyba, to jest już start tego wszystkiego. You made it! Koniec gry. Dobra, dziękuję wam bardzo serdecznie za odcinek. Mam was. Nie tak szybko, nie tak, ale tylko było aż 4 do zebrania te puszki. I gdzie one były niby? Nie wiem, ale jest 300... Wow, to naprawdę wygląda jakby było dużo leveli. No nie wiem, no wydaje mi się, że pierwszego już nie będę powtarzał, najwyżej kiedyś tam sobie powtórzę. Ale gdzie były te puszki, jak tylko jedne widziałem? Chyba, że... No nie, nie wiem gdzie były puszki. Mniejsza. Loading. Little show, let the show begin. No i zaczynamy nasze show. Pierwsza mapka i zobaczymy. Run dead! I wybiegamy na scenę. Tak, jest mniejsza. No i teraz musimy sobie wybrać, w którą stronę chcemy iść. A ja chcę tam na przykład zaskoczyć. No nie, nie chcę zaskoczyć. Dobra. Ale i tak wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, więc wszystkie drogi prowadzą tutaj. Checkpoint. Szybko ten checkpoint. No tak. Było za dobrze. Mamy kolejne puszki. Tu jest, nie zauważyłem tego. To jak tu mam przejść, jak tu dwa na raz się robią? Teraz... Okej. To było głupie. Ultimate check... No nie, no to było najlepsze. Checkpoint. Mamy to. Mamy to. Bo, kurczę, już byłem pewien, że tam umrę. Okej, tutaj to nie powinno być. Po prostu biegniemy w tą, a tu już są dwa. Ale no też nie powinno być jakieś bardzo trudne. Tutaj no... Okej, checkpoint! Mamy to! Mamy to! Kurczak. Zrobiliśmy krzywdę kurczakowi. Mamy już trzy puszki. Tutaj się tak, wiecie, prześlizgniemy, tu skoczymy. Prześlizgniemy. Tylko teraz w którą stronę pójść? Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Chyba ma, a może i nie ma. Okej, teraz idziemy. Spoko. Teraz się przeturlam. Ale przeżyłem. Ale ja chcę tam te puszki. Co? Jak to mnie... Jak to mnie, kurczę, zmiotło, jak to było już daleko? To nie miało prawa mnie zmiotnąć, bo ja już dawno przeskoczyłem przez ten próg zmiotnięcia. Teraz spróbujemy tą stroną.
Się wrąbałem centralnie na to. Czasem mówią ci, że nie dasz rady i nie dasz rady. Fuck! No i zobaczcie, i w każdej grze na samym początku ja już mam takie problemy, że ja się boję, co będzie później, nie da się szybko skakać. A teraz spokojnie, bez wygłupów. No te levele są proste, ale tutaj już się zaczynałem schody. Znaczy schody, no dobra, poczekajmy, zróbmy to tak jak wtedy. Teraz biegniemy. Teraz, jak to było blisko, teraz zrobimy tak i tu skoczymy, no! Tam są puszki, więc tam trzeba iść, biec. Dobra. Mamy to, tylko tu nie ma checkpoint, a tam jest checkpoint. Dobra, bez rąk, ale biegniemy, tylko ciężej się jakoś skręca. Okej, to jak mamy checkpoint, to ja chcę wrócić z rękoma. Mamy checkpoint, lecimy dalej. Co się dzieje? Aha, bo to kamery są, ale bo teraz musimy biec jak najszybciej, żeby zdążyć tu. Teraz musimy tu, żeby ominąć tu. Dobra, ominęliśmy. Dalej musimy biec jak najszybciej. Tutaj coś nas zaskoczy, czy nie? Bo nic nie widać, żeby nas zaskoczyło. Okej, tu się uda. Tutaj też to łatwe jakieś. Kurczę, już checkpoint. Mamy to! Checkpoint complete! Dobra, te też, no pamiętajcie, tutaj... ale to szybkie jest! Pamiętajcie, że w takich rzeczach zawsze trzeba biegać za ostrzem. Albo przed ostrzem, ale za ostrzem najlepiej. Tak radzę. Okej, teraz poczekamy i też pobiegniemy za ostrzami. Ale teraz tu będą ostrza, też łatwe. Łatwe za łatwe, ale nie widziałem tego skoku trochę. Tu też łatwe. Checkpoint, widzę już cię. Aha, ale... Co tak po prostu? Dalej mam trzy puszki. No nie wiem. Tutaj lecimy... Co tam nas... Szybko! Ultimate przeskoczenie to było po prostu. Dobra, teraz tak, przeskakujemy. Czekajcie, jak się skrada? CTRL-em. Odwróć się. Aha, to znowu muszę od nowa. Czekamy na pierwsze, przeskakujemy. I ucina nam ręce i spadamy w przepaść. Chyba nie o to chodzi. Przeskakujemy teraz tak. Czekamy na pierwsze, przechodzimy. A czemu? Co? Gdzie się znowu... Gdzie się zgubiły nasze części ciała? Ja się pytam. Fuck! Kurczę, nie mam pomysłu, jak to zrobić. Tak, teraz się schylamy i teraz tutaj... Szybko! Mamy to! Jest! To było takie trudne, na pałę to zrobiłem, po prostu biegłem. Znaczy, no jak... No nie! Powiedziałem, że to było mega trudne, a potem, że na pałę to zrobiłem, więc... się chyba troszkę wyklucza. Dobra, bez nogi też można. No! Ty kurcze byku pierniczony! Pieczony! Czemu ja skoczyłem? No kurde! Teraz przeskoczymy to. Przeskoczymy to. Przybiegniemy to. Przeskoczymy to. Dobra, jesteśmy. Tu jest takie duże, ale to już nas nie dosięga, więc możemy tutaj... Na spokojnie możemy. Pobiegnijmy teraz po prostu. Teraz. Przeskoczmy. Skoczmy na wszelki wypadek i jest checkpoint kolejny. Mamy wszystkie puszki zdobyliśmy. I to już koniec chyba. I znaleźliśmy nas tego Bena, tak? To jest Ben, bo my jesteśmy Enem. Więc udało się. A nie, nie udało się. A miało być tak pięknie już. Ale zrobiliśmy to. Po prostu przeszedł na dalszy poziom, gdzie dalej musimy... A co to jest? Czemu jednego nie dostaliśmy takiego? Bo to są chyba checkpointy z tego, co mi się kojarzy. W 8 minut zrobiliśmy. W 8 minut zrobiliśmy to szybko. Dobra ludziska, trzeciego już dzisiaj nie zrobimy. Zostawmy taki mały przedsmak, posmak zostawmy po tym odcinku, abyście przyszli na drugi, bo będzie tylko ciekawiej, będzie tylko trudniej i ja będę się tylko bardziej wkurzał, a was to będzie na pewno bardziej cieszyć. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo mi bardzo gra jest naprawdę świetna. Co by dużo mówić? Jeżeli wam się podobało, to jak zawsze zostawcie łapki, suby i w ogóle byłoby na dzisiaj to już wszystko, tak więc trzymajcie się, pa, pa.